Czy instalacja ogrzewania podłogowego może chłodzić pomieszczenia? Jak najbardziej, ale pod warunkiem, że system podłogowy współpracuje z pompą ciepła mającą funkcję chłodzenia lub z wytwornicą wody lodowej. W zależności od temperatury powietrza, konstrukcji i rodzaju posadzki oraz temperatury wody lodowej, instalacja jest w stanie osiągnąć moc chłodniczą do 30 W na metr kwadratowy. Warto pamiętać, że podczas chłodzenia na podłodze może pojawić się para wodna. Wówczas należy zastosować system sterowania z czujnikiem wilgotności powietrza, który wyłączy tymczasowo chłodzenie w momencie przekroczenia dopuszczalnej wilgotności.